Hej moi drodzy, witam was serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w takiej miniserii o nazwie Doom Keeper. Kochani, jest to gierka w stylu Tower Defense? Chyba tak, tak to można nazwać. Będziemy tutaj pewnym, nie wiem, astronautą, kosmitą być może, który w sumie znalazł się na planecie i musi wydobywać surowce. I kochani, to naprawdę będą maksymalnie dwa odcineczki z tego, bo gra nie jest długa, ja troszeczkę w to już pograłem, bo nie wiem czy widzicie właśnie, ale mam już kilka opcji odblokowanych, ale pokażę wam grę na standardowym trybie, gdzie jeszcze w sumie nie było nic odblokowane. Myślę, że wam się może to zdeczka spodobać, ale to już zobaczymy jak będą wyświetlenia i tym podobne. Nie będę się rozgadywał na temat tej gry, to jest taka właśnie mini graszka, bo naprawdę dużo kontentu w tej grze nie znalazłem. Chociaż naprawdę jest to dosyć wciągająca gierka. Sam fakt tego, że musimy się obronić przed kosmitami, Boże, nie mogę się wysłowić jak zwykle. No to ponadto musimy schodzić do kopalni i zbierać surowce, żeby w jakiś sposób się doładowywać. Nie jestem w to zbyt dobry, próbowałem na brutalnym zagrać, ale szybki wpierdziel dostałem, więc myślę, że to by była głupota. Ale dobra, zacznijmy sobie oczywiście na rozmiarze małym i poziomie trudności zwykłym. Najlepiej grać w to na padzie, ale ja zagram na klawiaturze. Jakoś padów po Moonlighterze nie tykam na razie. No i wylądowaliśmy. No i kochani, tak wygląda praktycznie cały gameplay w tej grze. Oprócz oczywiście bronienia się, bo bronienie się troszeczkę inaczej wygląda. Występują tutaj trzy typy surowców. O nie, to jest jakiś inny typ surowców, którego nie widziałem jeszcze do tej pory. Wow. Mamy oczywiście walkę, gdzie będziemy się bronić przed tymi kosmitami. Mamy również jeszcze tryb ulepszeń. O kurczę. Ej, wcześniej tutaj był gold, w sensie zamiast tego zielonego kwadracika. Nie wiem, dlaczego teraz się to zmieniło, chyba jakiś update może był. I kochani, oprócz tego właśnie, że mamy obronę, również możemy upgrade'ować naszego wydobywacza, że tak powiem. Możemy zwiększyć sobie oczywiście moc wiertła, szybkość, siłę udźwigu, bo w tej grze występuje coś takiego jak udźwig, czyli czym więcej surowców będziemy trzymać w jednej chwili, tym wolniej lecimy albo w ogóle nie lecimy. Dodatkowo w grze występują artefakty, mam nadzieję, że niedługo na jakiś trafimy, to będę mógł wam pokazać. Zresztą zobaczcie, jak my teraz wolno lecimy. Jeszcze wezmę sobie ten kwadracik, to myślę, że już w ogóle właśnie tragedia. Więc wypuścimy sobie na razie ten piąty i tylko te cztery sztuki sobie tutaj zaanektujemy. Zobaczymy, jak to już wygląda. 6 sztuk. Myślę, że możemy miernik bliskości wroga sobie kupić, bo to się dosyć mocno przydaje. A licznik fal na razie myślę, że nie. Myślę, że moc wiertła byłaby spoko. Ewentualnie może udźwig. Dobra, weźmy udźwig. Oj, nie ten klawisz. I teraz w lewym dolnym rogu widzicie dokładnie, kiedy przybędzie fala potworów. I ta fala oczywiście będzie się zwiększać z czasem. Będą coraz to nowe typy jednostek, które będą próbować nas atakować. Od jednostek naziemnych po latające. Ja w ogóle na początku, jak pierwszy raz w ogóle włączyłem tą grę, miałem mega problem z ogarnięciem sterowania. Ej, one są jakieś dziwne. Ja tych stworów nie widziałem wcześniej. Tylko jedna sztuka była na razie. Nie wiem, czy ja gram na brutalu, nadal chyba nie. Chyba nie. W ogóle jakoś tu więcej surowcy teraz występuje. Wcześniej było mniej, znacznie mniej. Weźmy sobie te 5 sztuk. I może sobie zwiększymy moc wiertła, bo to jednak ta moc wiertła się przydaje. W ogóle wiecie co, jestem fanem właśnie takich tower defense'ów. Nie jestem w nie dobry oczywiście, ale jestem fanem. Jestem fanem. Dobra, weźmiemy sobie moc wiertła. Dodatkowo może coś byśmy sobie tu jeszcze ulepszyli, ale chyba nas nie stać. Bo tu jest tarcza. Dobra, nie stać nas, to schodzimy dalej na dół. Potrzebujemy artefaktu. Już teraz na hita walimy.
Oczywiście to, że tutaj walimy na hita te surowce, to nie znaczy, że dalej będzie tak samo. Bo czym głębiej, tym to wszystko będzie dla naszego astronauty cięższe do ogarnięcia. Oj, przesadziłem. Przesadziłem. Nie wiem, czy zdążę na falę, nie wiem, czy zaraz tego nie upuszczę i nie podlecę po prostu. Może zdążę? Powinienem zdążyć, dobra. Nie wiem, czy też nie będzie delikatnie za cicho. O, nie. Dwa soul pack. Nie, zostaw to. Jezu, on się przylepia do naszej kopuły. Won gnoju. Okej. Okay. Mamy już jakieś kolejne ulepszenie, to może sobie... Kurczę, tak myślę, żeby na ten udźwig drugi nie uzbierać. Zwiększa moc lasera, który w zamian będzie poruszał się wolniej podczas strzelania. Podczas strzelania to nas niestety, czy niestety, stety, zbytnio nie obchodzi, chyba że szybkość ruchu. No może ta szybkość ruchu nie jest taka zła. Dobra, bierzemy. Zaraz będziemy musieli sobie kopułkę naprawić. Bo jeszcze tutaj w sumie nie widzimy, ile mamy w tej chwili... Ojej, życia. Nie kupiliśmy tego ulepszenia. No właśnie, to się zaczyna kolejny biom. Biom, który oczywiście będzie twardszy, bo już, jak widzicie, nie leci na hita. Ło, ile kasioty. To teraz musimy udźwig definitywnie zwiększyć. Teraz musimy udźwig wziąć. Bo to idzie jak krew z nosa. Próbuję sobie delikatne skróty to porobić, ale nie wiem, czy to się uda. Dobra, mamy to. No i co? I ten udźwig mnie kusi. Ale nie stać nas na udźwig. Kurde. Zdążymy? Chyba nie zdążymy. Nie zdążymy. Nie ma opcji. Musimy to mieć dopiero na dwa razy. Bo one już tu idą. O, i zaczynają się moby latające. Tu już jest mniej ciekawie. Nie wiem dokładnie jeszcze. Wiecie co, zwiększę troszeczkę głośność tej gry, bo widzę, że... Delikatnie mówiąc, jest za cicho. Jest za cicho. Teraz jest chyba lepiej. Żebyście troszeczkę tego gameplayu też posłuchali. Znaczy gameplayu. Audio. Nadal nie znaleźliśmy żadnego artefaktu. To mnie troszeczkę martwi. To jest kasa. Nie wiem dokładnie jeszcze, na czym polega ta ikonka. Nie wiem, czy będzie myszkę widać, nie widać myszki. Po lewej stronie, widzicie, nad tą falą jest taki pocisk pseudo. I tego jeszcze nie obczaiłem, co dodaje. Ale to jest chyba tarcza naszej bazy. Ale to tylko i wyłącznie moje przypuszczenia. Bo ten udźwig to musi być zwiększony, naprawdę, bo to jest dramat. To jest dramat, jak to idzie. Wolne jak cholera. Teraz pójdziemy w ogóle na prawą stronę, może tutaj ten artefakt będzie, bo na każdym biomie, z tego co zauważyłem, można coś znaleźć. Artefakty ogólnie występują dwa. Na mapę. Oczywiście jest to losowe wszystko. Dobra, udźwig 1.05. Czy nie, to jest spowolnienie udźwigowe, czyli dwukrotnie mniejsze. Ponad dwukrotnie mniejsze. O ile dobrze rozumiem. Zostało nam jeszcze 6 sztuk. Może szybkość byśmy sobie jeszcze zwiększyli. Też miernik wytrzymałości też by się przydał. No dobra, to możemy zrobić to w ten sposób i miernik wytrzymałości. A prawie full HP mamy, jeżeli chodzi o naszą bazę, więc luz. Myślałem, że będzie gorzej. Dobra, i tak już zaraz będzie walka. Nawet już nie odchodzę. Zdychaj. Też zdychaj.
Dobra, pykło. Teraz chodźmy na tą prawą stronę. Mnie bardzo intryguje, co tam możemy znaleźć. Artefakt, czym szybciej znajdziemy, tym dla nas teoretycznie lepiej, bo możemy go jeszcze oczywiście ulepszać. To jest woda. Oj, mamy artefakt, mamy artefakt. Zobaczymy, co to będzie. Oczywiście zabieramy go również. Tylko tak, tu jeszcze jest ta kasa, bym tą sobie kasę wziął. Ona się by przydała nam. No nie, no jest znacznie już lepiej. Znacznie lepiej, jeszcze ta szybkość też sporo daje. Ta szybkość też sporo daje. Myślę, że musimy też zainwestować trochę w obrażenia, bo obrażenia nam też kuleją. No i kochani, wybieramy artefakt. Wybieramy artefakt. Mamy tak, przetwornik zasobów. Pozwala przetwarzać zasoby, pomagając ci zrównoważyć stan magazynu. To tak średnio nam się przyda, chociaż w sumie jak zabraknie nam surowców do naprawy, to też będzie ciężko. Wybuchowe kopalnie. Montuje pod kopułą maszynę, która wykorzystuje wodę do produkcji ładunków wybuchowych. Możesz je przenieść do wyrobiska i puścić w celu detonacji. I przerób gadżet na dwie sztuki kobaltu. Właśnie ten kobalt. Kobalt jest do naprawy i ulepszeń. Ale wiecie co, dobra. Nie brałem nigdy tego przetwornika zasobów, przepraszam. To spróbujmy. Spróbujmy i zobaczmy, jak to wygląda. Jak to wygląda. I tak. Definitywnie obrażenia, ale nie możemy zwiększyć obrażeń, bo nie mam kasy. Nie wiem, czy zdążę jeszcze coś wykopać. Zaiste nie. Oczywiście, że nie. Dobra, wracamy. Wracamy. O, i zaczynają się małe barachła. Dobra. Tak, to jest definitywnie obrona w lewej stronie, po lewej stronie. Dopiero teraz HP nam spada. Teraz tak. Kasy nie widać. Można by było zacząć już schodzić głębiej. O wilku mowa, dobra jest kasa. No i nawet woda się znalazła. Tylko woda to tak średnio nam się w tej chwili przyda oprócz ulepszeń. Dobra, zanieśmy to wszystko. Tak samo nie wiem, co dają nam te zwierzaczki w sumie, bo one jakoś takie są nieaktywne. Jakieś są takie nieaktywne. Dobra, mieliśmy zwiększyć moc lasera, tak? Tak, to zwiększamy oczywiście. I tutaj mamy tarczę. Zwiększa wytrzymałość tarczy kopuły, absorbując uszkodzenia. Uruchamia aktywną zdolność bojową, która przez krótki czas wytwarza zabójcze pole wokół kopuły. Jedno użycie na walkę. No w sumie nie byłoby to głupie. Pozwala przetwarzać kobalt na żelazo i na odwrót. Czyli w tej chwili mamy żelazo, a nie złoto. Dobrze wiedzieć. Mnoży żelazo. 0,20 sztuki żelaza na jedną sztukę żelaza? Co? What? Zaintrygowało mnie to. Biorę. Biorę. O, właśnie. Przetwórz jedną wodę na dwa żelaza przez 0,8 cykli. Przetwórz 1 na 5. To bierzę. Przetwarzaj. Zawsze jakiś profit. No widzicie, człowiek się jednak dowiaduje jeszcze trochę o tej grze. Dobra, bo tu już fala. Uciekamy. Szybkie ulepszenie. Zauważcie, że tutaj jak mam ulepszenia, czas nie schodzi, ale jednak surowce się przetwarzają. To też jest spoko.
Artownia hartuje powierzchnię kopuły, dzięki czemu ataki wręcz potworów zadają mniejsze obrażenia. Obrażenia od pocisków nie ulegają zmianie. To też by było spoko, tylko obawiam się, że jak kobalt teraz wydamy, to nie będziemy mieć potem za co się naprawić. Myślę, że moglibyśmy zwiększyć tą tarczę na uszkodzenia. To jest 50. Ewentualnie może ten elektryczny wybuch. Użyć na walkę 1. Dobra, weźmy to. Weźmy to. No i weźmiemy hartowanie. Może znajdziemy. To nie wiem. A, F się używa, okej. No dobra, teraz DPS są znacznie większe. To nie ma porównania teraz. Ej, dobra, to jest spoko. To jest naprawdę spoko. To jest fajne. Podoba mi się to. To jest fajne. Idziemy w dół. I chyba będziemy musieli już zwiększyć teraz sobie efektywność naszego kopania, bo to też jest dramat w tej chwili już. Na 5 razy musimy to walić. I gdzieś tu może być jeszcze artefakt, to trzeba go poszukiwać. Myślę, że gdzieś tu na górze może się czaić. Więc zakopmy się trochę na górę. Tu nic nie ma? Chyba nie. No ale warto sprawdzać takie rzeczy, bo ominąć artefakt to naprawdę byłoby słabo. To by było słabe. Nic tu nie ma. Dobra, ej, bo trochę przesadziłem. Trochę przesadziłem. Zaraz będzie walka. Zaraz będzie walka. Mamy pastucha, mamy pastucha. Ej, spadaj! Nie! No nie! Biją nas! One niestety po zadaniu kilku obrażeń uciekają i nie da się ich targetować, więc to też jest słabe. To też jest słabe, trzeba na to uważać. To jest żelazo. Mega wciąga ta gierka, mega wciąga ta gierka. O, już ciężko mamy. Lekkie przeciążenie, no ale też tego żelaza dosyć sporo ciągniemy. Myślę, że będziemy mogli sobie dzięki temu wiertełko ulepszyć w tej chwili już. O, leć na górę, leć. Pyk, ulepszenie, niech to się przetworzy. Bierzemy oczywiście to. Ja myślę, że możemy sobie również wziąć wyświetlenie surowcy. No cóż, zawsze coś. No tu nic nie ma. Nadal nie znaleźliśmy artefaktu. I zaraz znów przesadzę. O, ciebie to ja biorę. I się bardzo przydajesz. Jeden z podstawowych surowcy. No i nasza kopułka trochę po dupce dostała. Oj kurde, dobra, tu może być sporawo. No ale i tak sporo wytrzymaliśmy, jakby nie patrzeć. Trzy hity teoretycznie mogą te duże moby zadać. Też trzeba o tym pamiętać. Trzy hity, żeby nam rozbić kopułkę. Znaczy kopułkę, tą defensywną tarczę.
Tu jest gold, czy żelazo, nie gold. Tutaj golda nie mamy. Nic, a nic tu nie było. Oj, mamy chyba przeciążenie delikatne. A i owszem. A i owszem. Więc kolejny udźwig przydałoby się zwiększyć. Kolejny udźwig przydałoby się zwiększyć. Ciężko przelatywać. Rozwalimy sobie to, żeby nie było problemu. No i dobra. Trochę tego mamy. Trochę tego mamy. Tylko nie wiem, czy 12 sztuk nam się uzbiera. Raczej nie. A jednak. Czyli znów sobie udźwig zwiększamy. Świetnie. Znów sobie udźwig zwiększamy, więc... Teraz powinno być znacznie lepiej. Sobie delikatnie pootwieram. Żeby nie mieć tu problemu potem z wejściem, bo i tak za daleko sobie już nie przejdziemy zbytnio. Jak widzimy, już tutaj jest... O kurde! Trzeba ręcznie wszystko brać. No, trzeba wszystko ręcznie brać. Dobrze, że nie ma tych strzelających na razie. O, wykrakałem. Wykrakałem. No ale dobra, żyjemy. Żyjemy i mamy się nawet dobrze. Nadal męczy mnie ten artefakt. Nigdzie tu cholera go nie ma. O, wilku mowa. Dobra, jest artefakt, świetnie. No wiesz, komisz. Bierz. Jest mega ciężki. I tu coś jest chyba. Na pewno woda. No wiesz, bierz. Tylko nie wiem, czy i tak nie muszę czegoś upuścić, wiecie? Chyba będę musiał coś upuścić. Boję się, że nie zdążę. Woda i tak nie jest tam jakoś super przydatna. No, zdążymy czy nie zdążymy? Zdążymy. Nie mamy kolejny artefakt, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Wybuchowe kopanie to już było i sonda. Wyposaża twój kombinezon w sondę, która po aktywacji wysyła impuls ujawniający pobliskie zasoby. Ładowanie sondy odbywa się przy stacji pod kopułą. Oczywiście bierzemy to. Oczywiście bierzemy to, tylko co my jeszcze byśmy sobie mogli wziąć do wyposażenia? 14 sztuk i będziemy mieć jeszcze więcej DPS-ów. Czy może szybkość? Obrażenia. Nie no, dobra, te obrażenia są naprawdę mocne. Te obrażenia są naprawdę mocne. Tylko już w tym wypadku trochę obrażeń dostaniemy niestety. Dobra, ale żyjemy. No wiele celów to tak średnio. Dobra, schodzimy niżej. Biom brązowy. Co kryje biom brązowy? W ogóle mam sonar. Na dole i na górze. No właśnie, to jest fajne w tym sonarze, że możemy sobie te surowce jakoś tam ogarniać. Nie musimy kopać na oślep.
Jednakże to tylko i wyłącznie jedno użycie. Z tego co zauważyłem, tu już więcej artefaktów nie będzie. Za to teraz musimy znaleźć specjalny... Znaczy, dobra, będzie jeden artefakt. Będzie jeden artefakt, ale to już taki bardziej na zakończenie gry, żeby zrespić sobie bossa. I żeby, no, po prostu wygrać grę. Tylko zanim to zrobimy, musimy najpierw otworzyć skrytkę z tym artefaktem. Ulepszenia. Mamy coś za wodę do ulepszenia? Ten sonar może byśmy jakoś ulepszyli. Usprawnia działanie sondy, czyniąc ją lepszą. Ładunki 2. Weźmy. Może byśmy to wzięli. Ja mówię, daleko już sobie też nie pójdziemy. Niestety. Tu już nic nie ma, prawda? Nie ma. A ja oczywiście jestem... No tak, jasne. Tu już idą kolejne moby. Dosyć mocne moby. Jeśli się udało. Tylko tak, jestem głupi ewidentnie. No dobra, jednak nie jestem głupi. To wystarczyło tylko w ten sposób naładować. Bo zużyłem tą sondę i myślałem, że już jej nie będziemy mieć. Ale na szczęście tak nie jest, tak nie jest. Gdzie? Na górze tu. Sama woda. O kurde, dobra. Tu jest sporo rzeczy. Tu było sporo rzeczy. Tą wodę jeszcze weźmiemy stąd. Wypadałoby też zainwestować trochę w szybkość, bo no, latamy bardzo wolno. Latamy mega wolno. Okej. Oczywiście się ulepszamy. To jest szybkość plus 18. Tylko chyba już nie mamy... No dobra, mamy na szczęście. No i dobra, różnica jest. Szkoda, że nie trafił nam się artefakt z teleportem. To też by było spoko. Głupio zrobiłem. Mogłem się na pewno ładować z sonarem. Bo już nie mam niestety teraz żadnych ładunków do sonaru. Daleko sobie nie polecimy. Strzelając są dramatyczne. Ale w miarę poszło. Tych małych główienek trzeba się pozbywać. Wiem, że jeszcze ja wam nie pokazywałem, jak one atakują, ale to może i lepiej. Może to i lepiej, że wam jeszcze nie pokazywałem. Bo one się całkowicie rzucają na kopułę i wybuchają. Dobra, teraz w lewo. No i mamy jakiś artefakt chyba. A, to właśnie to, o czym wam mówiłem. To cudo musimy teraz otworzyć. To jest zamknięte i żeby to otworzyć, musimy znaleźć kilka kluczy. Wow, jakie to twarde. W ogóle wróciliśmy już chyba na sam dół. No jest pierwszy kluczyk. Właśnie, widzicie? I tu jest już otwarte. I teoretycznie z tego co widzę, to jeszcze po lewej stronie powinno być. A jednak nie. O kurde, dobra. To mnie zaskoczyło.
Dobra, ale zaraz będziemy mieć padakę w bazie. Trzeba lepiej już w tej chwili uciekać stąd. Trzeba w tej chwili uciekać. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzach i ocenie filmu. Grał do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach z Doom Keepera. Z Doom Keepera, czy w następnych odcinkach, jeszcze jednym odcinku w sumie, bo myślę, że skończymy sobie tą mapkę i po prostu damy sobie dalej już spokój. No chciałem po prostu pokazać, jak wygląda rozgrywka w Doom Keeperze i że może jeżeli sobie lubicie, jeżeli lubicie takie gry, to jak najbardziej polecam, żeby sobie to kupić i samemu rozegrać, bo widzę, że jest kilka jeszcze tam opcji do odblokowania. Ja niestety nie mam na to czasu, ale chciałem wam pokazać. Grał do was Shiro, trzymajcie się, hej hej!